Aby przyciągnąć, zadziwić i zabawić publiczność, szukano dla wystaw, zarówno światowych, jak i regionalnych, najlepszych lokalizacji i najciekawszych rozwiązań architektonicznych. We Wrocławiu wystawy rzemiosła, sztuki i przemysłu organizowano w kilku różnych miejscach. Początkowo co 2 lata na Placu Solnym w siedzibie Giełdy Kupieckiej. Następnie w rok po wystawie światowej wszystkich narodów w Londynie na Placu Wolności. We wzniesionej specjalnie na tę okazję hali pokazywano wyroby z całej prowincji śląskiej. Po zamknięciu wystawy budynek został rozebrany. 5 lat później postawiono w tym miejscu nowy pawilon, również tylko na czas trwania wystawy. Kolejną śląską wystawę przemysłową zorganizowano na Kępie Strzeleckiej, w otoczonym ogrodem budynku 15-letniej już wówczas hali koncertowej. Nowy budynek na potrzeby kolejnej wystawy postawiono na placu Staszica, dbając o to, by otaczający go ogród był miejscem rozrywki i rekreacji. Prezentowana tu ekspozycja wnętrz mieszkalnych rozpoczęła dyskusję na temat budownictwa mieszkaniowego we Wrocławiu. Temat ten pojawił się także na kolejnej wystawie, zlokalizowanej w rejonie obecnego Placu Powstańców Śląskich. Na terenie o charakterze rekreacyjnym powstało wiele różnych pawilonów, w których monumentalizm epoki wilhelmińskiej przeplatał się z elementami egzotyki, rozrywki, cudów techniki, reklamy i secesji. Największe zainteresowanie budził jednak jednorodzinny dom wzorcowy, zaprojektowany przez Hansa Pelciga. Architekt, czerpiąc z rodzimego budownictwa wiejskiego, stworzył nowy typ funkcjonalnego i wygodnego mieszkania z ogrodem. Wnętrza domu zostały urządzone przy współpracy uczniów i profesorów Wrocławskiej Akademii Sztuki. Pozostałe prace artystów prezentowane były w zaprojektowanym również przez Pelciga pawilonie sztuk. Wystawę odwiedziło ponad 625 tysięcy widzów. Po jej zamknięciu tymczasowe budynki rozebrano. Aby się rozwijać, Wrocław potrzebował stałych terenów wystawowych. W wyniku długiej debaty pod ich budowę wybrano Park Szczytnicki. To tu powstała Hala Stulecia, która stała się ikoną architektury Wrocławia.